Cześć, mam na imię Paweł i dzisiaj pokażę Ci, jak wyczyścić tapicerkę samochodową z wykorzystaniem produktu CX80 Textile Cleaner. Zapraszam. Pamiętaj, że ta pianka do tapicerki, podobnie jak każda inna, ma swoje ograniczenia. Jeżeli wyleje Ci się duża ilość płynów, które będą głęboko w tapicerce, z dużą dozą prawdopodobieństwa nie będziesz w stanie ich wydobyć w 100% z jej wykorzystaniem. Ma też jedną bardzo poważną zaletę. W momencie, kiedy kręcimy ten film, pudełko takiego produktu kosztuje 20 zł. Profesjonalne czyszczenie tapicerki przy dobrych wiatrach 200. Więc jeżeli masz względnie zadbane siedzenia, które mają w większości powierzchniowe zabrudzenia, z powodzeniem możesz z nich skorzystać. Na tym fotelu jest jedno większe zalanie i kilka pomniejszych plam niewiadomego pochodzenia. Szczerze mówiąc, nie mam pewności, czy pianka da radę je usunąć. Sprawdźmy. Korzystając z tej, czy w zasadzie dowolnej chemii do czyszczenia tapicerki, polecam w pierwszej kolejności wykonać coś, co nazywamy próbą koloru. Będzie to polegało na tym, że nałożymy niewielką ilość tego preparatu na stosunkowo niewidoczny element tapicerki i sprawdzimy, czy ulega on odbarwieniu. Jeżeli nie, to znaczy, że mamy zielone światło i możemy działać dalej. Tak spryskane miejsce zostawiamy na 5 minut, żeby preparat zadziałał, po to, żeby sprawdzić, czy nie odbarwi tapicerki. Po 4-5 minutach wracamy do tego miejsca i sprawdzamy, czy pocierając je szmatką, kolor tapicerki przechodzi na szmatkę. Pamiętaj, żeby przed rozpoczęciem nakładania produktu Textile Cleaner dokładnie odkurzyć tapicerkę. My już dzisiaj mamy to za sobą, więc przechodzimy do działania. Najpierw nałożymy produkt równomiernie na całą czyszczoną powierzchnię. Potem damy mu 20 do 50 sekund, tak jak podaje producent, a potem rozetrzemy go dokładnie. Możesz do tego wykorzystać albo ściereczkę z mikrofibry, albo szczotkę z miękkim włosiem. Ja dzisiaj będę posługiwał się taką właśnie ściereczką. W trudno dostępnych miejscach, takich jak boki siedziska, możesz nałożyć piankę na ściereczkę z mikrofibry i rozetrzeć ją w ten sposób. Nie przejmuj się, jeżeli nie udało Ci się idealnie równomiernie spryskać czyszczonego elementu. Zawsze możesz spryskać ściereczkę i dotrzeć po prostu te elementy. OK, po mniej więcej minucie spędzonej w napięciu możemy przejść do dokładnego szorowania powierzchni z użyciem ściereczki z mikrofibry. Pamiętaj, że jeżeli tapicerka, którą czyścisz, jest mocno brudna, warto regularnie zmieniać stronę ściereczki, którą ją czyścisz, albo wręcz płukać ją pod czystą wodą. Wyszorowałem. Na ten moment wygląda ok. Zobaczymy, co z tego będzie, jak wyschnie. Producent mówi, że po wyschnięciu tapicerkę należy raz jeszcze odkurzyć, żeby wciągnąć resztki brudu. Jeżeli jest taka potrzeba, jeszcze raz powtórzyć cały proces od nowa. Fotel jest już suchy. Nie powiedziałbym, że jest idealnie czysty, ale jest o wiele, wiele lepiej i pozwoliło nam to na uniknięcie dosyć kosztownej wizyty w salonie detailingu.